Witam was, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Ja jestem Yuken, a to już 8 odcinek z prowadzenia własnego supermarketu, z przygód biznesowych od zera do milionera. Ja jestem Yuken i zapraszam was na kolejny odcinek, bo dziś będzie się znowu dużo działo. Moi drodzy, mamy, z tego co pamiętam, jak kończyłem poprzedni dzień, dzisiaj mamy 30 dzień, miesiąc. Można powiedzieć, odkąd prowadzimy ten sklep. Miesiąc oczywiście w grze, bo ten czas leci bardzo, bardzo szybko. Myślałem, że uzbieram 5000, uzbierałem no nie, prawie 7, natomiast jest jeden minus, moi drodzy, bo z jedną rzeczą się troszeczkę przeliczyłem. Myślałem, że może uda mi się spłacić ten kredyt, te 5000, ale no tak się dużo działo, że po prostu tego nie spłaciłem. Oczywiście mógłbym to teraz zrobić, bo jak widzicie 5000 na koncie mamy, ale zrezygnuję z tej opcji i jak widzicie tutaj jest drugi kasjer. Nie, ja już go zwalniam, moi drodzy. Niestety długo się pracą pan nie nacieszy, a to tylko dlatego go zatrudniłem, bo chciałem troszeczkę przyspieszyć czas. To znaczy już wam mówię, co robiłem tutaj chwilę poza odcinkiem, żeby te 3 czy 4 dni, może 5, już nawet nie pamiętam ile to dni przeleciało. Postaram się śledzić te dni, bo to żeby jakoś tak mniej więcej sam dla siebie wiedzieć. Natomiast na pewno mamy dzisiaj 30 dzień, zresztą zobaczycie w podsumowaniu. No i zatrudniłem tego pracownika, otwierałem sklep, ja w międzyczasie sobie zamawiałem produkty i latałem tutaj jak taki oszołom i uzupełniałem towar. Starałem się jakoś tutaj coś poprzestawiać, ale mi ostatecznie nie do końca wyszło. Te kurczaki mi się nie podobają, to znaczy według mnie w tak wielkiej zamrażarce, gdzie ta szyba widać jest tak wysoko, spokojnie jeszcze jeden rządek kurczaków powinien wejść, czyli powinno ich wejść nie 8 do jednej zamrażarki, a 16. Dobrze liczę, bo po 4 są. 4, 4 to jest 8, no, czyli 16 powinno wejść. To tyle z takich rzeczy wprowadzających dziś, moi drodzy. Zobaczymy, na co nam starczy kasy. Także tak jak mówię, niestety kredyt mamy i pewnie, o, i są raty, ale nie będziemy tych rat płacić. W ogóle, słuchajcie, złodziejstwo, bilingi, jakieś tutaj, kurcze, renty, nie będę nikomu renty płacił. Oczywiście wiem, że to jest czynsz, jakby ktoś chciał się czepiać, ja doskonale wiem, że rent to jest czynsz, ale się śmieję, że renty nikomu nie będę płacił, a pan Bill to niech tam sobie w bilarda pogra. Na razie to olewamy. Słuchajcie, licencja na 100%, wchodzimy w tą licencję. Czy jeszcze jedna licencja? Tutaj nie mamy levelu, ale może to już być w następnym odcinku, bo dzisiaj raczej nam na to aż widzowie kasy tak nie starczy. Co tu się nam odblokowało? I tutaj mnie martwi, że pewnie będzie lodówka potrzebna. Mousaka. Nie wiem, co to jest, ale musi to być do lodówki. Także weźmy może z 2 kartony. Tutaj mamy łososia. To weźmy też 2. To jest kolejne, nie wiem, jakaś zapiekanka pewnie. A kiedyś takie w Biedronce kupowałem. Swoją drogą bardzo fajne. Są takie zapiekanki, to chyba jakaś taka ryba była w stylu po grecku. Oj, to chyba wszystko, widzowie, do lodówki. To ja już jestem wręcz pewien, po 2 kartony na razie. Wiecie co? Będzie sprawa taka. Przestawiamy to troszkę. W ogóle tutaj bym się zastanowił, czy potem nie zostawić jeszcze jednego rzędu zamrażarek do nich, ale no już zaczynam gdzieś mi tak tego miejsca brakować, ale słuchajcie, chyba że tam nie. No nie wiem, o ile przestawić, o tyle przestawimy. Może jedną zamrażarkę jeszcze kupimy, ale na razie raczej lodówka. I myślę o kolejnych 2 lodówkach, bo te wszystkie produkty, które z tego co zauważyłem, zamówiliśmy, są, widzowie, produktami, niestety lub stety, jak to woli, produktami lodówkowymi. Także nic z tym nie zrobimy. Lodówka musi być, a ja też nie chciałbym, moi drodzy, jakoś tego na chamsko tutaj upychać. Ale rozładujemy? Nie rozładujemy. No jak widzicie, tu się wiele nie zmieniło. Obiecuję ciągle, że będę się starał jakiś porządek trzymać, ale ciągle jak jest dużo akcji, to niestety. No nic, 2 lodówki kupmy. Widzowie, no nie mamy wyjścia. Już nie będę tych lodówek przestawiał, bo powiem szczerze, że mi się kompletnie nie chcę ich przestawiać. Musimy sobie jakoś poradzić. A tak jak mamy. Na wielkich kartonach rzucają ci kurierzy. Ciekawe, czy ta lodówka będzie działać, jak oni tak rzucają. Oj, i będziemy mieli problem, bo już na oko widzę, że tu nam 2 lodówki nie wejdą.
mimo moich szczerych chęci, mogę się mylić, no to najwyżej troszkę regał się przesunie, ale się za dużo... No można przesunąć te regały od biedy. No tymczasowo, no nie mamy, widzowie, więcej miejsca, także tutaj generalnie ryby są tam i oczywiście, że fajnie byłoby, żeby sushi było obok tuńczyka, ale to najwyżej się przestawi, słuchajcie, z tamtej lodówki, tamtego tuńczyka, z tego co pamiętam, wiele nie ma. Możemy o odrobinkę, a jeszcze kawałeczek możemy w zasadzie przesunąć, kontaktu nie zasłonimy. Jak widzicie, nawet jest dzień, światło pale, bo w markecie moim musi być jasno, musi być przejrzyście. Oj, te drzwi tutaj coś stują mi. Nie podobają mi się te drzwi, okropne są. Aha, i teraz widzicie, nie działa. Jeżeli bym chciał na przykład escape'em, to nie mogę. A powinno być tak, że jak się zrobi escape'em, to jakby wraca do punktu takiego, w jakim było. No to na pewno mogliby wprowadzić, no bo jest to gdzieś tam upierdliwe. Dobra. Moi drodzy, wielka dzisiaj inwestycjony, ale to chyba w każdym odcinku mamy. No nie podobają mi się oczywiście te lodówki, więc od razu wam powiem, że raczej je dostawię do regału. Jak już tyle przesunąłem, bo tutaj jakoś tak dziwnie, tak jakby ludzie nie mogli otworzyć tam drzwi. Nienaturalnie to wygląda, teraz jest bardziej naturalnie. Nie mówię, żeby tutaj realizm we wszystkim był, no ale jednak jest to jakiś tam jakaś forma biznesu, więc ten realizm warto by było trzymać. Dobrze, mamy sushi. To nie wiem, puszmy sobie tak, zobaczymy, ja po dwa kartony zamówiłem wszystkiego. Tu jest ta musaka, to jest w ogóle zapiekanka jakaś serowa. Dobra, wiecie co, mamy tutaj dwie półki wolne, to tak może akurat tą musakę. Cokolwiek to jest, wrzućmy tu i oczywiście zaraz będziemy, widzowie, ceny ustalać, żeby tutaj biznesu nie otwierać, póki nam klienci... Tu też jest sushi, a to jest jakieś inne? Nie. Nie samo? Nie, inne. A to jest duże sushi. Dobra, o kurde, ale wielkie. A to ciekawe, ile te sushi kosztują. Tutaj 20 jest proponowana cena. No dobrze, dajmy 20, ale mała marża, widzowie, gdzie ja za 15 kupuję, ale mowy nie ma, 21. Widzowie, nie ma mowy. Ja nie będę, słuchajcie, no tu mogę zrobić 25, nie wiem. Dobra, już niech będzie, żeby nie marudzili, że ceny za wysokie. A to musakę też od razu ustawimy cenę. Sushi nie będziemy takie tanie robili, to może być po 13. 50. Dobra. To mamy, słuchajcie, widzowie, w takim razie sushi. Więc wiecie co? Więc ja dlatego zwolnię za chwilkę tego pracownika. Tu mam jeszcze jedną musakę. No to on musi sobie leżeć na razie i czekać na swoją kolej. A tu jest jeszcze, o kurde, mięso. Stejki. No dobra. Dobra, dobra. To do osobnej lodówki stejki. Ale fajnie wchodzą. Tyle tego? O kurde, widzowie, ile stejków. Siła masa. Stejka. Swoją drogą zjadłem sobie takiego stejka. Aż ja przez tego... Kurde, przez tego... Tutaj, przez te akcje się głodny potem robię. Czekajcie, to jest... A, tu już miejsca nie ma, bo tu w ogóle jest miszmasz. To są jajka, kurcze, ten, tuńczyk i woda. Trzeba to zmienić. Trzeba to zmienić. Wiecie co, ale nic się nie stanie, jak łososia włożymy tutaj, gdzie będą stejki. Trudno. BHP chwilowo musi pójść na bok, moi drodzy. Myślę, że sanepid się mi tu nie doczepi. Chociaż to tak wiemy o tym wszyscy dobrze, że to tak raczej się nie komponuje. Jedno z drugim, ale to jest popakowane fabrycznie tam. Zapachów nie wydziela. Nie czepiajmy się. Na razie musimy... O, tu są jakieś żeberka. Nie wiem, co to jest. Coś też jakaś wołowinka. To może z drugiej strony... Wygląda jak jakieś żeberka, ale dużo tego, widzowie, sporo też, wow. I te, no to dobrze, to będzie można po jednym kartonie zamawiać, tego nie będzie trzeba po dwa, zobaczcie ile tego tu jest. Czyli co, czyli te damy tutaj. Trochę źle to zrobiłem, ale dobra. To tam bez znaczenia, przestawić będzie można. Dwie półki wystarczą, myślę, jeżeli tyle tego wchodzi na półkę, to co to jest? Jest inna jeszcze jakaś zapiekanka. Żebym jeszcze miał miejsce, to jest inne niż to. To nie będzie to samo. Tu nie ma miejsca, no trudno. No to będzie lodówka miszmaszowa. Czekajcie, ile tego sushi tutaj mamy? Dwa kartony zamówiłem, chyba pamiętam. Dobra, damy pod
damy na sam spód tą zapiekankę. Nie wiem, co to jest ta zapiekanka, z czego to jest. Wygląda nawet smakowicie, nie powiem, że nie. Dobra, to zrobimy, wiem, co zrobimy. To jest też ta zapiekanka. To myślę, że ją damy w dwie lodówki, tylko po prostu na sam dół. Zobaczymy, jak to tam będzie schodziło. Jak się sprawdzi, moi drodzy, to zawsze można kupić kolejną lodówkę. I o, jeszcze sushi mamy. O kurde, no nie, no to my nie możemy, wiecie. Widzowie, moi drodzy, kochani, my nie możemy marnować tutaj niczego. Musimy sprzedawać. Jak mamy sprzedawać i kupiliśmy papier, sraj taśma, no tak niekoniecznie ta sraj taśma mi tu potrzebna do szczęścia w tej chwili. O, stejka znowu weźmy, to stejka tutaj. No i ruszamy ze sprzedażą, tylko trzeba oczywiście na stejki ceny ustawić. Ja tam niektóre rzeczy, słuchajcie, będę drożej ustawiał. My tutaj, ja jestem przeciwnikiem jakichś tutaj, jakieś jajka to niekoniecznie mi do szczęścia potrzebne. I jeszcze ta zapiekanka jakaś musaka, ale to już nie mamy miejsca. To zapiekanka sobie poczeka. I teraz czy mamy kurczoka? Mamy kurczoki, mamy kurczoki. Są czoki, kurczoki. Dobra. No to co? Co tutaj jeszcze mamy? A, tu są te... A widzicie, mógłbym przestawić teraz, jakbym bardzo się uparł. To bym mógł przestawić te tuńczyki, ale czy to by mi coś dało, że tam bym w zapiekanki poszedł? No tak, zapiekanki by pasowały do sera, widzowie. Czekajcie, tylko kartony powywalałem i to tak będzie teraz trudne do zrobienia. Zapiekanki by mi do sera pasowały. No tu możemy dać tego tuńczyka. Chociaż nie tu, tam są ryby. Ja nie wiem, czy przypadkiem jeszcze jednego sushi nie mamy? Nie, nie mamy sushi więcej. A mamy, widzicie, dobrze pamiętałem, że po dwa kartony. To tu nie będzie miejsca, tu nie ma opcji. Nie ma opcji. Dobra, pierwszy krok do segregacji, widzowie. Się okaże, że potem, że i tak tu jest łosoś, to może być i tuńczyk. Się nic nie stanie. Jeszcze fajnie by było, jakby te zapiekanki mi w ten karton weszły, ale jak widzicie, niestety to się nie stanie. To może, Ajajajajaj. Tu są jeszcze jajka. Parmezanu mamy mało. Parmezanu trzeba domówić. Słuchajcie, może tego kartonu się pozbędziemy. Jest szansa. Nie ma szansy? Jest szansa. Znaczy zawsze jest szansa, ale tutaj nikła. Niewiele ta czynność dała nam. Tu jeszcze jakieś jajca. Co to? To są te jajca? To nie są te jajca. Są inne. Chciałaby pani... No kurde, dobra, no niewiele mi to dało, ale zobaczmy, czy te jajca się da wyciągnąć. No nie da się. Widzicie, do duszy z tymi kartonami, taka robota. Dobra, słuchajcie, nie ma co tu się pierdzielić. A to co to są za jajca? Te 12, to są tamte. Pierwszy krok do zrobienia porządku to wyciągnąć te jajca, a niewiele mi to dało. Te jajca w ogóle przestawił do innej lodówki. A dobra, niech się wszystko sprzeda w cholerę. Pozbądźmy się jajek. Nic tu nie zrobię. Dobra, otwieramy kram. Widzowie, tutaj jeszcze jakieś szampony zostały. Aha, wszystko jest na full. No dobra, jest na full. Magazyn, jak widzicie, zrobiłem sobie na chodniku. To może, żeby już tutaj wizualnie to ładnie wyglądało, to... A tu co? Pusty karton. No, pusty karton to do kosza. Wiecie co? Do tematu oczywiście magazynu jak najbardziej przysiądziemy. Pomyślimy, widzowie, z tematem magazynu. Natomiast mi się cały czas wydaje, że to się nie opłaca. No chyba, że będzie po prostu pracownik, który będzie nam chodził i to roznosił. No ale z tego, co gdzieś tam się orientowałem, to nie jest to też wcale tak hop-siup, no bo ja i tak będę musiał nosić ten towar. A wkurzają mnie te samochody jeżdżące. Ja, słuchajcie, będę musiał i tak nosić ten towar na... do tego magazynu układać. Jakby wygodniej mi jest to od razu robić na sklep. Management, tutaj pracownik, zwalniamy. Jeden dzień sobie pracownik popracował, już go nie ma, pusta kasa. Znaczy jeden dzień, chyba z dwa dni albo trzy. No dobra, no już nie czepiajmy się. Nie czepiajmy się, może dwa dni popracował, no.
Chłop się sprawdził, ja nie narzekam, jestem zadowolony, ale ja chcę sobie popracować, chcę iść z wami na kasę. A żeby zobaczyć... A, bo my ceny jeszcze nie ustawiliśmy wszędzie! Halo, halo, łosoś nie ma ceny i te żeberka nie mają ceny i w ogóle dużo rzeczy nie ma ceny. Ale widzicie, łatwo się zamotać, nie? Łatwo mi... I to coś też nie ma ceny. A te stanie. Słaba marża na tym. Dobra, a łososie już mają cenę? Znaczy sushi. Sushi i jeszcze była ta tutaj, tam mamy cenę. Czyli wszystko już ceny ma z nowych rzeczy, bo nie było chyba nic na półkę. Nie pamiętam, czekajcie widzowie, czy było coś na półkę? Co tu nam doszło? Doszło nam to wszystko, czyli doszła ta musaka, salomon. Znaczy tak, łosoś, jakaś inna zapiekanka, steak, żeberka. Nie, to wszystko do lodówki nam doszło. Na półkę jest ta kolejna sekcja, tylko teraz wam powiem tak, moi drodzy, mamy 1300, no jest szansa, że na koniec dnia, co będziecie świadkami, bo też wam chcę podsumowanie pokazać, jednak sprzedaję coś po cenie zakupu. No i teraz pytanie, co to jest, widzowie? Czy ktoś mi powie, co ja sprzedaję po cenie zakupu? Łososia, znaczy, no... Łososia, nie, bez takich mi tu, panie, tutaj cena jest lepsza. A biorą te tuńczyki? No, można podnieść. Słuchajcie, 20 groszy podniesiemy. Znaczy, ja cały czas będę mówił w groszach. Wiem, jakby ktoś się chciał czepiać, wiem, że tu są dolary. Ale my, moi drodzy kochani, żyjemy w Polsce. Dla mnie zawsze to będą grosze, chociaż... A to już mówiłem, że mi tej waluty polskiej tu brakuje i takiego dopasowania. Ale miejmy nadzieję, że to twórcy gry wprowadzą. Będę mega szczęśliwy, słuchajcie, jak oni to wprowadzą. Zobaczmy, czy padnie jakieś zamówienie na kwotę. Oj, dawno nie byłem na kasie, aż wam powiem, że brakowało mi tego. Słuchajcie, brakowało mi tego bycia na kasie. Ile ty, chłopie, chcesz tam być i nie wydawał za chwilę? Brakowało mi tego bycia na kasie. To jest taka ciekawostka, że to czasem to wkręca, nie? To jak chodzisz, latasz, uzupełniasz towar i nagle jesteś na kasie i kasujesz tutaj klientów, to jest to przyjemne. Dobra, no na razie i tak tu jest jakiś taki misz-masz. Już nic więcej z tym nie zrobimy. O, może sery? A, nie da rady. Miałem jeszcze parmezanu dokupić, ale myślę, że damy radę z tym parmezanem. Już kurczaki wykupują. Kurde. Tych zamrażarek będzie, widzowie... O, frytki. Widzicie? Tych zamrażarek będzie trzeba więcej. O, pani sushi kupiła. Zapłaciła 100. Znaczy, reszty mamy... Nie, czekajcie, jak co mamy tu zrobić? Change. 20... Ue, to jak? 72 jej wyszło? No to mało jej wyszło. Kupiła sushi. Mam nadzieję, że nie oszukała nic. Ten nie przekleiła. Droga pani, czy na pewno pani cen nie przekleiła? A to ta pani z tą miną dziwną. Ja nie wiem, ona jakaś podejrzana, widzowie. Może ja gdzieś powinienem tutaj, nie wiem, zadzwonić na jakiś służb. Bardzo dziwną ta pani ma minę. Znaczy nie ta, tylko tamta poprzednia. Dzień dobry, witam panią serdecznie w naszym sklepie. No, dobrze, dobrze, już pani wydaje. Proszę bardzo, droga pani. Ja tu jestem fajnym sprzedawcą, droga pani. Nie tak. Tak, za dużo to ja pani nie wydam, ja prędzej pani bym za mało chętnie wydał. Ach, 6, jak ja czasem nie lubię wydawać, ale nam się tu na szczęście pieniądze w kasie nie kończą. No chyba, że coś, nie wiem, i wprowadzą jakiś update i się okaże, że się będą drobne kończyły i to będzie taki jakiś poziom trudności. W sumie powiem wam szczerze, że mogłoby być to fajne. Gdyby taką opcję wprowadzili, że nie wiem, trzeba jakoś załatwiać drobne, nie wiem, z banku czy coś. Albo, że jest ograniczona ilość danych bilonów. No, powiem wam, że... Ja wiem, że wiele osób to pewnie skrytykuje, ale ja uważam, że no, taki by był większy realizm. Jeżeli już mamy patrzeć oczywiście pod kątem realizmu. Dobra, piąta po południu, 25 poziom wbiliśmy. Ale panie, ja ci mam wydawać 80 dolarów. Chłopie, w głowę żeś się uderzył.
Zobaczymy, jak nam ta dniówka wyjdzie. Chcę wam pokazać statystyki z tego dnia. Pewnie tradycyjnie na chwilę przelecę dwa dni, żeby tutaj dobić kasy i myślę, że zrobimy też jeszcze z dwie lodówki. Bo trochę mi się tu teraz to nie podoba. Trochę mi się nie podoba, aczkolwiek powiem wam szczerze, nie mam zielonego pojęcia, gdzie te lodówki powinny stać. Już z miejscem nie jest tak różowo. Znaczy mam pewien pomysł, już wam go pokazuję, że można by tu dostawić zamrażarki, jeśli byłyby nam potrzebne, ale to nam dużo miejsca zajmie. Albo nie dostawiać zamrażarek, a dostawić taki rząd lodówek, właśnie w taki sposób. I wtedy do tych lodówek tu dostawić regały. Z trzy. Dwa, trzy, trzy. Raczej trzy. I to wtedy by nam dało dużo miejsca. Aczkolwiek też tutaj nie wiem, czy przypadkiem też regałów tak nie dostał. Musiałbym przemyśleć, czy tu zrobić regały. No muszę to przemyśleć. Muszę to przymierzyć, jakby mi to bardziej pasowało. Ale mam wrażenie, słuchajcie, szkoda, powiem wam. To też czekam, żeby twórcy to zrobili. Ile pani poczeka? O kurde, sushi kupują jak szaleni. Patrzcie, jak kupują sushi, już nie mamy za dużo. Fajnie by było, jakby te lodówki były podświetlane same z siebie, bo tak to wygląda troszkę licho. Ja te lampy kupuję, zobaczcie, ile lamp nakupowałem i tak jakoś jest ciemno. Czy ktoś w końcu zapłaci, nie wiem, rekordową kwotę? Ja tu specjalnie na kasie stoję, żeby ktoś zapłacił jakąś dużą kwotę, a tu nikt nie chce dużych zakupów zrobić, moi drodzy. Coś jeszcze chyba się nie rozeszło. Jeszcze sprzedaję coś po cenie zakupu. Ej, co ty? Dobra, blondyneczko, już. A, już ktoś inny. Słuchajcie. A do Jezu, co ja robię? Jakie? Ale bym teraz zrobił w topę. Czekajcie, bo ja źle przeczytałem, nie? Ja bym, słuchajcie, wydał za dużo. O, ty z tym cukrem byś mógł, chłopie, poczekać. O, ty się w głowę uderzył, chłopie. Ja bym cię chętnie oszukał, ale nie mam jak. Dobra, wychodzę z tej kasy. Poczekacie państwo. Bo jest tu jakiś problem techniczny. Houston, mamy problem. Co ja kupiłem? Co ja tu jeszcze dostawiłem, co sprzedaję po cenie zakupu? Cicho tam. Już zaraz koniec dnia. Czekajcie, czy może tą zapiekankę? Gdzie ta zapiekanka była wstawiana? Nie, no tu w zapiekance jest cena. O co chodzi? Ja teraz zgłupiałem. Wykupili mi sushi. Na dole tam jest cena. Tutaj... No to co ja sprzedaję, widzowie? Co ja tutaj, kurde, nie zauważyłem? Ale jestem... Wiecie co? Wiecie, że mamy jakiś produkt, który dajemy za darmo i ja nie wiem, co to za produkt? Może ziemniaki? Ale to już tak dawno ziemniaki były. Nie, ziemniaki mają cenę. I widzicie, tu mi komputera dlatego brakuje. Dobra, niech oni tam sobie na kasie poczekają, ale teraz o co chodzi, nie? O, te płatki, kurczę, za darmo rozdajemy, ale... Ale wtopa, widzowie. Ale wtopa. I tutaj ten cukier też za darmo rozdawaliśmy. Nie, no widzowie. Tragedia. To jak ja się tu mam dorobić? Ale 3000 na koncie mamy, przy czym żeby... Kupować licencję by nam starczyło, ale się obawiam, czy nam na produkty starczy, a zresztą musiałbym zobaczyć, słuchajcie, to może nie muszę kolejnej dniówki robić. Kończę z wami dzień i zobaczymy. Może pokażę wam właśnie, jak to robiłem, że zatrudnię pracownika, żeby on stał na kasie, a my się zajmiemy w ciągu dnia działaniem. Tak szybciej też czas leci. Nie wiem, ile ten pracownik nas kosztuje. Ale słodka pani, tyle miotków pani nakupiła. 104. No fajne, fajne zamówienie, ale nie jest rekordowe. Nie jest niestety rekordowe. No tu pani się chyba załapała na darmowy cukier. No to ja zrobię. No mam nadzieję, że pani wróci do nas. Dobra, słuchajcie, kończymy dzień. Towaru, szczerze mówiąc, mi się nie chce uzupełniać poza jedynie tym sushi, które zeszło jak szalone. Dobra, i tam kurczaki tradycyjnie. Dobra, nic więcej nie domawiam. W końcu tego sera się tu pozbędziemy? Nie pozbędziemy się, bo się nie sprzedał. Dobra, zobaczmy statystyki. To był 30 dzień? Nie, sorry, 31. Poprzedni był 30. Poprzedni, kochani, był 30. Czyli mamy zadowolonych 37, ale 6 produktów, 6 niezadowolonych z
za drogich produktów. Nie wiem, jakie to produkty, nie mam tego jak sprawdzić. Mówię, brakuje mi tu takiego organizera. Pani, brakuje mi takiego organizera, takiego, nie wiem, jakby to nazwać, że po prostu w komputerze bym widział, nie? Wszystko. Dobra, pozbądźmy się kartonów, bo ja cały czas obiecuję. Oj, mydełko nam się jeszcze fa kończy. No dobrze, to wstawimy kasjera. Ja się zastanowię, 3300 kasy mamy, moi drodzy, ale to tylko dlatego, że nie płacę żadnych rachunków. Pierdziele, na razie nie płacę. Strajkuję za drogie rachunki. No i teraz tak, 2800 licencja, to już nie jest tak różowo, moi drodzy. Tu mamy w ogóle jakieś dziwne produkty, jakiś crab stick, nie wiem co to może być. Ja generalnie krabów nie jadam, no pewnie jakieś kraby. Hot, czyli hot, czy jakiś ostry sos, czyli pewnie jakieś coś w stylu tabasco. Lody czekoladowe, czyli przypuszczam, że do zamrażarki. Ketchup, majonez i jakaś pizza. No to byłoby fajnie, moi drodzy, wykupić. A w następnej licencji, na którą będziemy zbierali, to będzie już w następnym odcinku alkohole, moi drodzy. Także widzicie, alkohole. Później są jeszcze jakieś chipsy, pieprz. Tu są później jakieś do bidetu, to już będziemy się później tym zajmowali. Na razie oczywiście sobie możemy o tym pomarzyć, ale warto zobaczyć, co to tutaj są jeszcze za licencje. Jeszcze zobaczcie, sporo licencji przed nami. Ojojoj, ile tu jest rzeczy. A co tu na końcu jest? Jakieś piwo sześciopak. Jakieś whisky. Dobra, będziemy sobie patrzyli na bieżąco. Wiecie co? To tak, na pewno. Dobra, no i ja przelecę jeden dzień jednak. Bo my tutaj nie damy rady. Ja chciałbym jeszcze z wami dzisiaj tą licencję zrobić na te rzeczy. Bo jak już konkretny rozwój, to konkretny, ale żeby to zrobić, to myślę, że muszę ten dzień przelecieć. Czyli konkretnie to ja sobie muszę to sushi może zamówić z jedno albo z dwa. I to chyba było jedyne, co chciałem domówić. Tam widziałem, że mi się kawa chyba kończyła, tak? Jeszcze tak maniakalnie się kawa kończyła i to chyba wszystko. Reszta jakoś pociągnie, no i kurczaka ewentualnie. Tak, ewentualnie kurczaka możemy jednego i parmezanu. Dobrze, parmezanu. Gdzie jest to parmezanu? I w ogóle, jak chcecie sobie ułatwić wyszukiwanie, tu możecie kliknąć, że tylko lodówka i wtedy będzie wam wybierało produkty tylko z lodówki. Według mnie bardzo fajna opcja. Dobra, jest parmezanu. To chyba wszystko. Nic więcej chyba nie chciałem. Tam nie wiem, czy ser się kończył. Nie pamiętam. Skleroza nie boli, widzowie. Dobra, to chyba wszystko miało już być. Jeszcze przelecę po sklepie, także ja sobie jeszcze dniówkę przelecę, żebyśmy tak mieli, no bo te 3000 to tak jest na styk. Patrząc ile kosztuje ta licencja, a wolałbym się nie martwić, a potem się okaże, że nie wiem, pewnie będę musiał dokupić jakąś... Znaczy lodówkę nie, ale pewnie półki z dwie do tych ketchupów i tych ostrych sosów. To wtedy pomyślę, jak to tutaj wstawić. Także przelecę sobie dniówkę, żeby przybliżyć się do tych 6000 i się za chwilkę się, kochani, widzimy. Będzie nam po prostu łatwiej. Także do zobaczenia za moment. No i widzimy się, kochani, ponownie. Właśnie otwieram sklep. To będzie chyba 33 dzień. Zresztą zobaczycie za chwilkę na podsumowaniu. Także 2 lub 3 dni robocze przeleciałem. Ten typ, jaki tutaj obraliśmy, ma swoje plusy, bo jest coraz mniej kartonów i zaczynam faktycznie gdzieś tam do tego porządku dążyć. No wiadomo, widzowie, no nie będę przecież kartonów z towarem wyrzucał. Tu mamy tylko już 2 kartony, kurczak i ziemniaki. Zapraszamy panią serdecznie. Witamy panią. Dzień dobry. Czemu jak pani strasznie niska jest, ale... No dzień dobry. Co tu pani kupuje? Pierwszy raz, słuchajcie, pośledzimy klienta, bo tam są pracownicy, którzy będą kasowali. 3 czy jakieś tam miodowe płatki wzięła? Dobra, ja bym najchętniej jej od razu liczył i zobaczył, ile ona zapłaci, ale chyba pracownicy mnie nie oszukują i dobrze, tylko tyle kupiła. Zobaczmy, co wyłoży na kasę. 3 i 1. Dobra, zgadza się. Pik, ale on wolno kasuje, widzowie, ten pracownik do zwolnienia. No my byśmy się chcieli przekonać, ale to już zrobimy, czy ta stuwa padnie w następnym odcinku, kiedy to powiększymy, bo mamy, moi drodzy, 4000 na koncie. Fajnie, fajnie, więc zobaczmy. Oczywiście. No, ha, 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 złodzieje.
Nie ma, nie płacę. Słuchajcie, 2800 muszę zapłacić za te rzeczy i teraz, jak się domyślam, raczej to są rzeczy pułkowe, chociaż lody na pewno będą do zamrażarki. Czyli o, dzień dobry, witam panią serdecznie. No, pani mnie cały czas podrywała, czy jak w kasie pracowałem, tylko mi się ten pani tatuaż tak nie podoba. Wie pani, no bez obrazy, on jest tak brzydki. Ja tak nie lubię, no właśnie, jeszcze mi się pani schyla, mi ten obleśny tatuaż pokazuje. Nie lubię takich tatuaży u kobiet, konkretnie takich jeszcze w takim miejscu, bo wiecie, się taką, z taką panią przy ulicy stojącą kojarzy. Straszne. Witam pana, witam, fajna muszka. Pan pewnie z Konfederacji, prawda? No, nierozmowni ci ludzie, nikt mnie nie chce ze mną rozmawiać, także biorę się do roboty, widzowie, nie będę tutaj z ludźmi rozmawiał. Jak nie chcą, to ich sprawa. Dobra. Także tą licencję w zasadzie możemy już kupić, bo tu nie musimy czekać na kolejny dzień. Aj, zrobiłem błąd, widzowie. Szkoda, że nie można cofnąć. Ja zrobiłem błąd, bo jesteśmy teraz w trakcie sprzedaży i ja to będę musiał szybko wykładać. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Majonez, ketchup, czyli rzeczy na półki raczej. I teraz się zastanowię, czy dostawimy, słuchajcie, regał. Czyli tak. Oj, to z kasą znowu słabo. Ajajaj, widzowie, się wkopałem. No nic. Dostawmy może regał faktycznie, bo zamrażarka jeszcze się dostawi. No tylko za co ja to mam kupić w tym momencie? No trudno, będzie najwyżej, będą się pruli. Słuchajcie, no niestety muszę wziąć kredyt, bo trochę się przeliczyłem. Troszeczkę się, widzowie, przeliczyłem, bo wiem, że będę musiał kupić jedną zamrażarkę i z dwa regały. Ajajajajaj, ja to jestem szkodnik. No nic, no nie pomyślałem. Bywa i tak. Zdarza się, że się człowiek nie zastanowi nad tym, co robi. Tak się pospieszyłem, tak czekałem długo, słuchajcie, na to, że zapomniałem całkowicie. No nic, ten regał wstawimy tu. Proszę mi tu nie chodzić, bo wstawiam regał. Już nie ma przejścia. No, nie mamy na razie za dużo wyjścia, bo z tym miejscem też jest tak. Chociaż ja miałem pewien pomysł, o którym mówiłem w poprzednim tutaj wejściu, że tak powiem, to miałem pomysł, żeby tutaj też wstawić jakieś parę lodówek i ewentualnie też jakiś regał, ale to zobaczymy, bo to jakby się zawsze można przestawić. Dobra, nie ma czasu, widzowie, zamówiłem te produkty, to zobaczmy. Pizza pewnie pójdzie do zamrażarki. Zobaczymy, jak te zamrażarki potem poprzestawiamy. Więc tak, pizza, żeby nie było, że nie ma pizzy, tylko zaraz gałgany będą chciały kupować, to tylko pół zamrażarki, bo druga rzecz, chyba te kraby, z tego co tam widziałem, też są chyba. No i znowu zaczyna się bajzel z kartonami. Proszę mi tu nie kupować, ja tu ustalam cenę na 8. 30 na przykład niech ta pizza kosztuje, nie wiem czemu taka droga w porównaniu do tamtej. Co tu jeszcze? Kraby, a jeszcze lody jakieś były. Oj, 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 to jeszcze jedna zamrażarka by się przydała. Czy my tutaj ją zmieścimy? No właśnie, obawiam się, że nie, widzowie. Więc będę chyba musiał według mojego pomysłu... Ale mam pewien pomysł. Mam pewien pomysł, ale nie wiem, czy on by mi na razie tutaj zatrybił, czy my się tak miejscem zmieścimy. Dobra, majonez, ketchup i tamten ostry sos. No wiecie co, to bliżej chleba chyba, no chemia tutaj. Tam jakieś miejsca też są, ale... To załóżmy, że zrobimy tak. Tutaj damy majonez. Okej, okay, jeden karton. Aj, cena! Cena! Od razu trzeba cenę ustawiać, widzowie, bo będzie problem. Tych krabów czy tam czego tam... O, 10, 10, drogie, ale taka marża słaba. Na lody to już mi ktoś lody gwizdnął. Dobra, piątkę, ja nie będę te groszy tu się szczypał. Widzicie, mogłem poczekać, kurczę, do ranka. Tu są jakieś kraby. No... Także, dobra, to ten majonez już rozłożymy. Tam się coś skończyło? Nie. Aj, trochę dałem ciała, widzowie. Pospieszyłem się, tak mi zależało na tym, że się po prostu pospieszyłem. Się po prostu pospieszyłem, a i tak pewnie będę musiał to poprzekładać. Tu jest ten ostry sos jakiś, tabasco. Tu. No to tu można naprzeciwko, te ziemniaki mi tylko wykupcie. Bo taki też był cel, żeby tu jakieś rzeczy były. Tu będą keczupy. Ajajaj, widzowie, się pospieszyłem. No cóż, bywa tak. Kto z was się czasem nie pospieszył? No dobra, na razie to postawmy tu.
Bywa, życie, życie, słuchajcie. Życie jak w Madrycie, nie? No nie do końca jak w Madrycie. I tutaj keczupy. A i znowu cen nie ustawiłem? Tu? No pewnie, że nie ustawiłem ceny. Ja to jestem, wiecie co, gałgan. Dobra, 4. A keczupik za 3. No widzicie, już marudzą, że nie ma produktów. Już marudzą, że nie ma... A, majonez jeszcze jeden. No dobra, kupiłem po 3 kartony, ale już chcemy tą metodę tutaj stosować, żeby... Ale tu ludzi za mną chodzi, zobaczcie. Widzą, że coś nowego przyjechało, to od razu idą patrzeć, co tutaj ja przywiozłem. No tego na razie nie wstawimy. Zapraszamy do zakupu ziemniaków, bo mi tutaj przeszkadzają te ziemniaki teraz. Ja wiem, że nie pasują te keczupy może z miodem i z płatkami. A, tu jeszcze jakaś pizza. Czyli ewidentnie jeszcze jedna zamrażarka, widzowie. Ewidentnie. Ale żeby to jakoś ogarnąć, to oj, się bałagan zrobił. A tu co jest? Keczup. Dobra. No dałem ciała. No trzeba dniówkę przelecieć. Dobra, kasa już nam się wyprostowała, to może spłacimy ten kredyt, który wzięliśmy. Im szybciej go spłacimy, tym lepiej, więc ja myślę, że to... Tutaj są lody. Tu jest jeszcze keczup. Myślę, widzowie, że taki myk zrobimy, wiecie? Że po prostu od razu ten kredyt spłacimy, bo to miało być tylko takie szybkie na ratunek. Dobra, proszę mi ziemniaki. A, nie mogę. Kurde, nie mogę. Dobra, to teraz mój plan jest taki. Co ja mam zrobić z tymi zamrażarkami? Mam pewien pomysł. Jakby to mogło działać, tylko pewnie trzeba by je obrócić. Niech tam sobie kasjerzy, widzicie, kasują. Przynajmniej nikt mnie nie woła do kasy. Na razie myślę, że towarem się nie muszę martwić. Mam pewien pomysł, co? Przepraszam pana serdecznie. Zróbmy to może tak. Jakbym kupił jedną zamrażarkę, a zresztą nie muszę kupować, bo mogę, tutaj się kurczaki sprzedały. Czemu tak nie można? A. Bo mam taki pomysł, tak jak w markecie często są, że z dwóch stron są i wtedy tutaj jeszcze rząd lodówek. Teraz kurczaka nie chcę dokładać, poczekajcie. Tu bym chciał pizzę. Czyli tak, jeżeli tam są pizze, a są pizze tam? Nie wiem, czy tam są pizze. Aha, są pizze z frytkami, a frytki można wyciągnąć? Ja nie chcę tych frytek. A to czekajcie, nie mogę odstawiać. Co ja robię? Jestem szkodnik, w ogóle frytek teraz nie ma. Ach, wszystko, widzowie, popsułem. Totalnie wszystko popsułem. Dobra, dzień się kończy, może na następnego dnia będzie łatwiej i lepiej. To jeszcze raz ta pizza. Dobra, jest full. A też jest dziwne, bo powinno znacznie wyżej być. Dobra, najpierw to my sobie może te zamrażarki poukładajmy. Zróbmy następny dzień, żeby już było jasno. Tam jeszcze pana niech skasują. Tak to ogólnie towaru nic nie będziemy kupowali. Nie wiem, czy to tak. No może być tak z zamrażarkami. Wtedy ewentualnie, jeśli by trzeba jakąś lodówkę wstawić, to tu bym mógł wstawić i jeszcze tu by był regał, ale... Jak to wyjdzie? Dobra, możemy przesuwać się. Który to był dzień? 34, moi drodzy, dzień. 34 dzień. Jak widzicie, trochę kasy się niestety nawydawało, więc jakby no nie jesteśmy na plusie. Dobra, jest closet. O pierwsze co to, światło sobie zapalmy. Cyku, cyku, światło świeci. Dobra. To teraz będzie rozkmina, widzowie. Na pewno te regały tak bym zostawił. Tak jest spoko. Zaraz się przekonamy z tymi zamrażarkami. Zaraz to ogarniemy. Nie wiem, czy to jest dobry plan, może pewnie będę przestawiał, ale się przekonamy, czy nam to po prostu tutaj wejdzie wszystko, tak jakbym sobie tego życzył i to będzie największa rozkmina na dzień dzisiejszy. Zobaczcie. Chciałbym na maksa tą zamrażarkę dać... Nie wiem, a może tak? Jakie to będzie wtedy przejście? O nie, widzę. Tu będzie za ciasno, tu będzie ciężko towar ładować, to już od razu wam mówię. Niech o, na równi z tym... Wiem, co, wiem, czym będę się sugerował. Dobra. Ale to czekajcie, że ja chciałem pizzę, a tu jest... Aha. No, tak trochę do duszy, to czekajcie. Inaczej zróbmy. Już wątpię, żeby to miało jakieś znaczenie, ale jak już mam przekładać, słuchajcie, to ja już wolę przestawić zamrażarkę z tym, co mnie interesuje. Niech to będzie też tematycznie. Pizza do pizzy. Pizza koło coli, no teoretycznie pasuje, nie? Teoretycznie pasuje, no bo jak ktoś sobie kupi kolę, to sobie kupi pizzę i będzie spoko. No kurczak tak tu może nie pasuje, ale...
a mniejsza od tego kurczaka. I właśnie, może tu wtedy byśmy mogli takie przejście zostawić małe. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wszystko nam trybiło, moi drodzy. Czyli tak. No, tak jest nawet spoko. No, wam powiem, że nie jest źle. Czyli jedną zamrażarkę byśmy musieli kupić i to jest już pewne. Tam nie ma chyba żadnych już mebli. Tam chyba jakieś regały stoją, czy co to tam, co to tu przejechało? Nie, to jest kurczak i ziemniaki. Tu też jest kurczak. Kurde, widzowie, wszędzie kurczaki, ale te kurczaki schodzą, więc skoro schodzą, to dwie zamrażarki dokupmy. No i 800 w plecy. Kurde, co to za ceny, widzowie? Co to za ceny horrendalne? Zaraz zobaczymy, czy tutaj jeszcze zamrażarka... A tu jeszcze No tak, nie wiem, nie do końca jestem przekonany, czy by mogła stać. Ale to się okaże. To się wszystko okaże. Na razie lodówki nie chcę kupować, bo jakbym kupił lodówkę, to by nam się sprawa... wtedy okazała, czy to ten mój plan pasuje. Dobra, zostawmy tu dużo miejsca, tak jak jest na razie. W zasadzie regału nie muszę kupować na razie, no bo w sumie po co, nie? Po co tutaj ten miód mi przeszkadza, ale i tak z tym nic nie zrobię. Czekajcie, tutaj te sosy ostre. No i jest problem z sosami ostrymi, moi drodzy, bo ziemniaki mi przeszkadzają. A oczywiście do takiego kartonu ziemniaków nie włożymy. No nic, no nic. Jakoś sobie musimy poradzić. To teraz tak. Pizza z lodami w jednej lodówce? Dobra, najpierw kurczaki uzupełnijmy może. Tu na pewno kurczaki, no to tu już niech też sobie będą. I co, da radę ziemniaki? O, proszę. Dało radę, moi drodzy, ziemniaki do tego kartona. Pięknie. Problem jeden z głowy. Oj, gdzie ja lecę? Gdzie ja pędzę? Widzicie, się zapędziłem. Dobra, dobra, dobra. Ostry sos. Uwielbiam ostre sosy swoją drogą. Uwielbiam. Papryczki ostre. Ach, bym sobie taki ostry sos chętnie liznął, żeby przedrapało. Samo zdrowie, słuchajcie. Szczególnie jak ktoś przeziębiony, czy ma katar, to... O, no tak może być. No nie musimy tutaj jakby się przejmować. I teraz tu są jakieś kraby. A już niech będą te kraby koło pizzy. To nie wiemy, co to za pizza, nie wiemy, czy się będzie sprzedawała. Aha, dobra, cały karton proszę. Zobaczmy, jaka cena na te kraby śmieszne. A, i tak wtedy teraz to fajnie wygląda, bo te ceny są widoczne z tej strony, z której stoimy. Dajmy na dyszkę te kraby, niech będzie jakiś zarobek. Dobra, wszędzie ceny są i teraz tak. Tu są lody, a lody dla ochłody. Nie było lodów gdzieś? Tutaj były lody chyba, tak? Dobrze, no tutaj ta pizza mi tylko nie pasuje. I tu też pizza, kurde, czekajcie. Mógł dać lodówkę jedną z pizzą i drugą z pizzą. Mam nadzieję, że mi się te lody tu nie roztopią. I coś tam jeszcze było. Czyli mi się coś śniło, słuchajcie. Tu są te kraby, tu są lody. Aha, czyli z zamrażarkowych rzeczy to już... A, frytki! No wiedziałem, że czegoś mi brakuje. No to słuchajcie, frytki. A frytki mogą być koło jajek. A co? A mało tych frytek. Aha, bo to trzeba by frytki domówić. Dobra. To chyba... Wiecie co? Chyba będzie trzeba zrobić promocję na pizzę, bo trochę za dużo pizzy kupiłem. Tyle wam powiem. Tu wszystko już jest. No więcej tego do tych zamrażarek powinno wchodzić. Nie podoba mi się. To akurat jest minus. Dobra. Teraz tak, regał mi nie jest potrzebny. A tu jeszcze kurczoka mamy. Oj, ja pierdziele, ile tych kurczoków. Same kurczoki. Dobra, tutaj z frytkami sobie kurczok może być. Dobra. Trochę wyluzowaliśmy. I teraz jeszcze tak, papier toaletowy nam się tu widzę pokończył. I teraz co z tymi pizzami? Kurde, ja bym je najchętniej... O! Ja bym, słuchajcie, najchętniej zrobił tak, że pizzę dał obok pizzy, ale żeby... A, już tego nie zrobimy, no. Dupa Jasia. No nic z tym nie zrobimy. Czekajcie, tu widzę, już mnie razi po oczach, że można kartonu się pozbyć, tak? Staram się, jak mogę, tych kartonów, widzowie, pozbywać. Czy my teraz ten kredyt... Ja wziąłem chyba 3000, nie? Tego kredytu. Czy my teraz ten kredyt... A nie, 2000. No to spłaćmy go. Od razu, widzowie, spłacamy, tam będziemy kredyty
zatrzymali. No nic, musi się posprzedawać, to wtedy to posegreguje. Tak w sumie przyszłościowo to tu jeszcze jedna zamrażarka wejdzie i będzie gites. I teraz gdzieś te ziemniaki bym zrzucił, a tu sobie mogą na dole leżeć. Bo ziemniaków też za wiele widzę nie ma. Więc po co te kartony mają się walać? Ale na pewno papier toaletowy zamówimy i może zrobimy już specjalny regał do papieru toaletowego. Ten papier jest tak wszędzie po trochu. Dobra, to już tu można zrzucić te ziemniaki, spoko. Się sprzedają, to niech będą. Dobra, słuchajcie, papier toaletowy na pewno, no bo to jest ten dział taki chemiczny, a i ten Mr. Muscle wtedy byśmy kupili. Dobra. Widzę, że kawa się kończy, ta kolorowa. Okej, ale mamy towarów, to musimy się oczywiście jeszcze przyjrzeć, widzowie. Koniecznie... Co to w następnym będzie, bo tam chyba czytałem, nie wiem czy dobrze wyczytałem, ale chyba będzie, będą alkohole. Jakieś tam piwka czy coś, zaraz zobaczymy widzowie, zaraz zobaczymy. No kasa się kurczy, ale to jest życie. I teraz tak, papier toaletowy, wtedy możemy na razie tutaj sobie cyknąć na jeden regał, niech sobie będzie. Bo będziemy zawsze widzieli jak się kończy, a dodatkowo zawsze go gdzieś tam na dół można wepchnąć. A ja też już chcę, widzę, bo powiem wam tak, że staram się, żeby te cztery półki, no bo są cztery półki na wysokość, nie? Żeby cztery półki były w jednym produkcie, bo to jest, widzę, wtedy takie mało stresujące, że po prostu sobie sprzedajesz i tam nawet jak się wykończy, to coś tam się wykończy, to się wykończy, ale... Ale na spokojnie wtedy sobie uzupełniasz i to jest bardzo fajna metoda. Wiadomo, że tego się od początku nie da zrobić, to jak widzicie, jak szalony inwestuje w towar i to się opłaca. No dobra, no to możemy dniówkę jeszcze jedną przelecieć. Ja bym najchętniej na kasę poszedł i zobaczył, ile ci ludzie teraz płacą. No z tym nic nie zrobimy. Dobra, dajemy open. Chyba nam tu niczego, widzowie, nie brakuje. Ceny chyba wszędzie już są. Co tu jeszcze przyjechało? Ketchup. Ketchup, majonez i ten ostry sos. Tam raczej wszystko, widzę, jest. Tutaj też nie widzę. I widzicie, w ten sposób robiąc półki... Oj, sushi. Sushi, kochani, nam się kończy. Nie to. Teraz, żebym nie zamówił, muszę to wykasować. Drogie jak diabli to sushi, ale jest na nim zarobek. W sumie ja płacę 100 ileś za karton sushi, a ludzie mi płacą, no nie wiem, nie przeliczałem tego, 25 za jedno. Już myślałem, że... Oj, już myślałem, że jest lepszy zarobek. Dobra, uzupełnimy te sushi, bo mnie suszy. Dobra, niech sobie już tutaj stoi, bo to za drogi towar, żeby mi ktoś ukradł. I zobaczymy, co oni zrobią. Oj, tam się żelki kończą, ale ja je jeszcze wrzucałem gdzieś tu. No są te żelki, więc nie będziemy się żelkami przejmować. Dobra, i to w ten sposób działa. Frytek troszkę mało mamy. Nie chciałbym, żeby nam się skończyły. Widzicie, dlatego warto mieć w takiej sytuacji pracownika, który za ciebie tutaj sprzedaż domyka. No bo tak jest widzowie, sprzedaż domyka, pracownik. Dobra, już nie traćmy może kasy, aczkolwiek pizzę zamówimy, żeby wyciągnąć może tamtą. A to za chwilkę. Bo tych frytasów trochę mało mamy, ja się boję, że one się zaraz nam, słuchajcie, skończą. O, o to tu sobie idealnie karton może stać. Ej! Tu stoi karton. Dobra, już kurczoki widzę, kupują ludzie. Ja w sumie troszeczkę też źle zrobiłem, bo mogę... Bo i nie mogę. Czekajcie, mogę to jakoś inaczej rozwiązać. Przepraszam panią, ach nie przejdę, no widzi pani, no tak ciasno tutaj. No niewiele tam moja robota się zdała, bo chciałem... Czekajcie, o, jaka fajna pani przyszła do mnie. Zrobimy inaczej. No nie, to nic nie da.
A wyciągnąć też nie wyciągniemy do zera. A i widzowie, wszystko mi nie pasuje, tak jakbym sobie życzył. Dobra, niech te kartony tu stoją, będziemy po prostu obserwować, co się dzieje. Dobra. No to ja może sobie na kasę dzisiaj pójdę. O, kawę mi już wykupili, to coś jest nie tak z ceną chyba. Ja pierdzielę, no w drugą stronę cena jest, nie ryn. Ale się rzucili na kawę, słuchajcie. No jest niesamowite, kawa droższa tam o 2 dolary prawie. A tu mi ją tak kupują, że muszę domawiać. I widzicie, i tak to potem wygląda. I weź tu stój na kasie. No weź tu później stój na kasie. Jak się market rozwija. Mam nadzieję, że dzisiaj wszyscy będą zadowoleni, bo raczej do narzekania, jeśli chodzi o braki towaru, powodów nie mają, co jedynie mogą trochę sobie tam na ceny ponarzekać, ale ponarzekać sobie mogą i na tym się sprawa skończy. Tutaj jakieś kartony są, które mnie denerwują. No bo wbrew pozorom, widzowie, te kartony mnie denerwują. Może nie sprawiam wrażenia osoby, którą by kartony denerwowały, ale uwierzcie mi na słowo, że mnie denerwują. Dobra, słuchajcie, to ja sobie myknę może na kasę i zobaczymy, jakie tutaj państwo zamówienia teraz robią przy takim towarze. Albo można popatrzeć po prostu z daleka, bo to będzie można... Oj, a tutaj kwoty wyświetla chyba, to ja mogę... O, ale patrzcie, 156, rekord! Widzowie, to ja mogę stać za kasjerem i mogę patrzeć, ile... Teraz dopiero się zorientowałem. Szkoda, że nie można zbliżenia zrobić. Ja tutaj mogę stać za kasjerem i dokładnie widzę, ile ludzie płacą. Jakie kolejki się tutaj zaczęły robić. Niesamowite, widzowie, niesamowite. Dobra, pizzę pokupują. To może już mi się uda z tą pizzą temat ogarnąć, chociaż te kraby mi tutaj tak... Jak mam być, widzowie, szczery, to... O, udało mi się z pizzą. Widzicie? Wystarczyło chwilę cierpliwości. Tylko te kraby mi się strasznie nie podobają. No to wtedy będzie jedna lodówka na przykład z tymi pizzami. Ja bym to chciał tak tematycznie. To wtedy już tych pizz tutaj nie będzie. To tutaj będzie można, nie wiem, całą lodówkę z lodami dać. Szybko wrzućmy, żeby nam, kurczę, wiecie, lody nie rozmroziły się. To niech będzie jedna lodówka z lodami. O, cyku, cyku. I kartonu się pozbywamy. Tam gdzieś jeszcze były lody. Tu są lody. Nie, to są kraby, to są lody. Takie podobne do siebie, że nie odróżniam. Dobra, i tam by były same kurczoki wtedy. Kurczok. Chicken, dobra. No i tutaj mamy te kraby. No i co? Tutaj się sushi nie skończyło przypadkiem? No i już jest koniec dnia. No i jak ja tu mam na kasie, widzowie, pracować, jak... Ja nie wiem, czasami widzę, że podnoszenie ceny daje efekt odwrotny. To znaczy, że ludzie kupują właśnie, jak jest cena podniesiona. Tutaj jeszcze te szampony bym ewentualnie do dołu dał, czy mydełka. No, kupują. Jakiś dobry sezon, słuchajcie. Zobaczcie, zakupów tyle zrobiliśmy. Kredyt spłacony, a to już prawie 2000 zaraz na koncie. Zobaczmy, jakie są kwoty tych zamówień. No, tu może być całkiem nieźle. To fajnie, można podejść do pracownika i sobie wszystko zobaczyć. To mi się podoba. O, i tu już nie zdążyłem zobaczyć kwoty. O, 70. O, za dużo nie będzie. To strasznie wolno, to ci pracownicy, słuchajcie, pracują. Nie podoba mi się. Tu tego kurczoka bym wyciągnął stąd najchętniej. Kurczoka. Tu już mnie denerwuje ten karton z tymi jogurtami, ale nic z tym chyba jeszcze nie zrobię. Coś tak słabo te jogurciki kupują. A widzicie, no. Coś tam dołożyłem, ale i tak karton został. No. Miód może się sprzedał? Bym się kartonu chętnie pozbył. A widzicie, to nie jest tak łatwo. Oczywiście wiadomo, że jeżeli byśmy już mieli magazyn, pracownicy by donosili te produkty wszystkie. No to nie mielibyśmy tu kartonów, oni tylko by przyszli, uzupełnili. I myślę, że w sumie nie wiem, za ile odcinków, moi drodzy, magazyn. Ja na pewno to będę chciał przetestować. Natomiast nie jest to rzecz, która by mnie jakoś kręciła. Jak mam być szczery, to nie jest coś, co w sensie uważam, że bez tego nie da się. Dobra, zobaczmy sobie, bo to nam też ta plan na następne odcinki. Oczywiście tym planem zawsze będzie
rozwijanie biznesu, słuchajcie. No te 3,5 tysiąca to ja myślę, że już na następnym odcinku będziemy mieli i to by był właśnie temat chyba na następny odcinek. Licencja na alkohole, wszelkiego rodzaju wódka, jakieś chipsy i piw bardzo dużo. Z tego co widzę, no to teraz nie wiem jak to sprawdzić. Czy te piwa i wódka muszą być w lodówkach? No przecież w zamrażarkach na pewno nie, ale jeżeli by musiały być w lodówkach, to właśnie tutaj jest miejsce na te rzeczy alkoholowe blisko kasy i tutaj byśmy to zrobili. Także to by było dobre, tylko lodówka pewnie by była odwrócona w tę stronę, a tutaj byśmy regał dali. Zobaczymy, moi drodzy. Tutaj no, jak mam być szczery całkowicie, moi drodzy, a jedno zostało i tak. Tutaj trochę kijowo jest tak, znaczy dla klienta jest spoko, gorzej dla mnie, jeśli chodzi o uzupełnienie towaru. Ale ta forma tutaj ułożenia tych zamrażarek chyba się sprawdzi. Chyba się sprawdzi, tylko tam jedna widzę jest krzywo. Ta. Ja bym to chciał jeszcze sobie tak dokładnie, wiecie, a coś tutaj musiałem krzywo zrobić. Dobra, ja to sobie poprawię, widzowie, ja to muszę poprawić, bo się uduszę, inaczej się uduszę, jak nie poprawię. A, bo tutaj... Widzicie? Jest problem, widzowie, bo tu stoi ta lodówka. Jakoś dziwnym trafem, to jest ściana krzywa, kudziwa. Zobaczcie, widzicie? Nie da się. Teraz to już w ogóle popsuję. No i co mam teraz zrobić z tą lodówką? Nic się nie da, to co ja mam z nią tu wyjechać? To mi się zachciało teraz lodówkę, słuchajcie, przestawiać. No i zobaczcie. Jest wszystko git, ale nie jest. To muszę z lodówką teraz wyjechać. Kurde. Dobrze, że już koniec dniówki. Pewnie ta zamrażarka jej przeszkadza. Widzicie, to nie jest tak do perfekcji jednak na razie dopracowane. Wiadomo, że w świecie realnym, jakbym miał taką lodówkę wystawiać, tą zamrażarkę też bym musiał wystawić. Ale patrzcie, nadal się nie da. A przecież stała tu. Dobra, da się. Da się, cicho, da się, tylko... No. Widzicie, da się, ale ona będzie troszeczkę wystawała. Także troszeczkę w stosunku do tamtej wystaje, także no. Także tu nic z tym, to ja bym nawet inaczej zrobił, słuchajcie, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Tutaj bym dał te frytki z tym kurczakiem, a kolejna zamrażarka po prostu już będzie z lodami na końcu. Tak myślę, że te lody na końcu będą lepszym rozwiązaniem. Zawsze można, wiecie. O, zobaczcie jak ładnie. Jeżeli tu byśmy mieli skończyć, to tak można skończyć tą serię zamrażarek. I tutaj w sumie ta jedna też by mogła tak stać. I to by było 100 razy ładniej, słuchajcie. Dobra, ustawię to już poza odcinkiem, moi drodzy. Tak to ustawię, że jedna się będzie zaczynała tutaj. Zobaczę, czy nie przeinwestuję trochę w zamrażarki. Żeby tutaj każdy produkt miał jedną zamrażarkę. Ale muszę wziąć pod uwagę, co chcę zrobić w następnym odcinku. Także najpierw tutaj, no trochę postaram się to poukładać równo, żeby... Znaczy nic nie będę przestawiał jako tako, tylko chodzi o to, żeby to pasowało, żeby... A tu na oko zresztą wiecie, regał i tak mogę już kupić przy was i na oko mogę wam pokazać, co będę planował robić w następnym odcinku. Czy to lodówka, czy regał? A, to sobie zamówię regał. Dobra. Dobra, my możemy i tak dniówkę podsumować, 35 dzień. No jednego produktu nie było, nie wiem jakiego, nie mam pojęcia. Ale mniejsza o to, moi drodzy. Mniejsza o to. Dobra, to teraz sobie przynajmniej zamówię, bo chciałem coś sprawdzić, moi drodzy. Chciałem jedną rzecz sprawdzić. Skoro nas stać, no to już możemy sobie zaryzykować. Już wam mówię, jaki mam pomysł. Bo ja się dziwię, co tak wolno idę, a tutaj... Karton mnie blokuje. Słuchajcie, regał może na razie nie, bo mnie ta druga rzecz... Co jest? Czemu ja dwa regały zamówiłem? No to zarąbiście, nie? Dwa regały kupiłem. Super, widzowie, nie mam co robić z kasą. Dobra, słuchajcie, mój plan byłby taki, nie wiem, czy to akurat byłoby tak tutaj odtąd, ale przykładowo plan byłby taki, że tam by sobie stała... To by była taka strefa lodówkowa i wtedy tutaj regał. Nie, no słuchajcie, to jest kites, przejście jest. Znaczy jeden regał, bo dwóch już raczej byśmy nie wstawili, myślę.
Myślę, że dwa to już by było za ciasno. Jeżeli tak byśmy mieli wstawić, poczekajcie. Jak można najbliżej ten regał dać tu? No tak i owo przejście, ja tu często chodzę, więc też powiem wam szczerze, nie? Jak mam być szczery, to ze względu na siebie i na swoją wygodę ten regał minimum się musi zaczynać tak, bo ja tutaj latam z kartonami, ja muszę mieć wygodnie tam. Klienci to sobie wszędzie przejdą. Więc w takim razie ten regał by stał tutaj, on nie musiałby stricte stać tu, bo mógłby sobie, nie wiem, stać na przykład... Bym wyliczył te deski, na przykład mógłby stać tu i też by było spoko, na środeczku. I wtedy lodówka oczywiście szłaby za regałem. I tutaj taka mała, bo to pewnie taki jest rozmiar. No i tu alkohole się wstawi. No dobra, no to już zrobiłem część na przyszły odcinek. Bo tylko będzie nam pozostawało, słuchajcie, kupić licencję. No i tu chyba będzie ta mała lodóweczka, to już ją też z wami wstawię, bo ja często projektuję coś poza odcinkami, bo już mnie poznaliście, że akurat jeśli chodzi o temat projektowania, to mam jakiegoś bzika, czy to w City Skylines, nawet w takim farming symulatorze się wkręciłem w projektowanie. Oj, teraz chyba źle zrobiłem. Lodówka jest za mała. Znaczy, to tak ciężko rozmiar teraz dobrać. Wiecie co? Dobra, ta mała lodówka nam, myślę, że nie ucieknie. Ona się przyda. Kupmy jeszcze jedną dużą i to jest koniec inwestycji. Takim akcentem będziemy odcinek, moi drodzy. Ja jednak tam bym mógł wstawić dwie lodówki i po prostu... No najwyżej one będą troszeczkę tam minimalnie ciuteczkę wystawały z... Albo wiem, co zrobię. Wiem, widzowie, co zrobimy. Wiecie, co my zrobimy? Ja mam pomysł. To nie głupi. Całkiem fajny pomysł mam. Na koniec. Zakładam, że jakąś wódkę czy coś to musi być na widoku przy sprzedawcy. Popatrzcie. Kto powiedział, że tu nie może sobie taka mała lodóweczka stać obok regału? Może nie przy tej chemii koniecznie, może raczej by lepiej, bo ona by wyglądała z drugiej strony, nie wiem, jakoś tak wizualnie po prostu lepiej by z drugiej strony wyglądała, ale zobaczcie, tu równiutko, a tu taka mała lodóweczka. No dobra, to trochę przesuniemy. O ciupinkę przesuniemy ten regał. Nie wiem, no może takie kombinacje. Szkoda, że nie ma mebli, słuchajcie, które by do siebie pasowały wymiarami, nie? To już mogę wam powiedzieć, taka reklamacja, jak to pan jeden z dziesięciu ten. Reklamacja, pan Jacek. Najlepiej by to wyglądało, gdyby był regał i między, znaczy w środku i dwie lodówki dookoła. Znaczy w sumie to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tak zrobić. Wiecie co? Jak już mamy tak zrobić. I szkoda, że lodówek nie da się jakby obracać. Bo to też byłaby petarda, nie? Gdyby dało się te... Ale to tak mi nic nie da, bo tu będzie... To mi nic nie da, bym musiał z jednej i z drugiej strony dać lodówkę. Tu będzie za ciasno. Nie, tak nie robimy tak. Nie robimy tak. Pomyślę, jak to ogarnąć, żeby jakoś to wyglądało. Zastanowię się. Jeszcze mam trochę czasu, także... w następnym odcinku będziemy to ogarniać. Na razie tak zostawiam. Ja sobie jedną dniówkę szybko, widzowie, przelecę. Pewnie znając życie, coś tam wrzucę. Tego nie wrzucę. Coś tam wrzucę pewnie na te półki, żeby na siebie zarabiały, żeby kartony nie stały. Jedną dniówkę muszę przelecieć, żeby no przede wszystkim zarobić na tą licencję i na te produkty, które będziemy sprzedawali w następnym odcinku. Ale jeszcze się przyjrzyjmy, ile będziemy kasy. Na razie myślę, że to zrobimy bez rozbudowy. Tutaj damy radę. Bez rozbudowy. Natomiast jeśli mielibyśmy zrobić już potem kolejne produkty, no to byśmy już musieli się rozbudować, a tu już się żarty kończą, bo tu, żeby dwie rozbudowy kupić, wiadomo, że level wbijemy do tego czasu, na przykład 31. No to już, moi drodzy, 11 i 16 tysięcy, to już się robi dobra kasa, bo to no, 37,5 tysiąca, nie? Tyle bym musiał, ale inaczej ja nie widzę sensu po jednej kratce kupować, bo to tylko psuje całą koncepcję sklepu. No zobaczymy, jak to tutaj będzie, widzowie, wyglądało. Albo tu wódki wstawimy za kasjerem. Nie, no zobaczymy. To już tam się ogarnie. Zależy, co będzie. Także szybko jeszcze tutaj coś uzupełnię i jedną dniówkę sobie przelecę, żeby już było gites. Tutaj widzę, że lody się pokończyły. Żebym ceny nie ustawił? Nie, no niby jest cena. Spoko.
Dobra, to moi drodzy, będzie mi bardzo miło, drogi widzu, jeżeli zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. A my się widzimy w następnym odcinku, w którym ci pokażę, jak tutaj te jakoś zamrażarki mi się udało w miarę wyrównać, bo to mi się strasznie nie podoba. Widzicie, jest nierówno. Ja to chcę mieć wszystko idealnie równo zrobione, więc nad tym troszkę przesiedzę poza odcinkiem i będę to robił. Czy mnie tu jeszcze jakaś robota czeka? Oj, to jest jeszcze taki pusty regał, nie wiem czemu, taki susu było, ale... Ale nie, no to są rzeczy, które są po drugiej stronie. Czy mamy jeszcze trochę miejsca w razie czego, jakby trzeba coś wstawić, widzowie? Tu mamy jeszcze, zobaczcie, trochę półek, także... I tutaj jeszcze też taka połowiczna lodówka by weszła, jakby trzeba było. Dobra, zobaczymy. Pomyślimy. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.